Hej, z tej strony Ross, a ze mną jest dzisiaj Tori, do którego serdecznie zapraszam. Siema, siema, tutaj Tori. Dziękuję bardzo za zaproszenie do odcinka Ross. Mam nadzieję, że nie wypadnę na nim źle i zaciekawię twoich widzów. Pamiętajcie jeszcze, żeby zostawić tutaj łapkę w górę pod tym filmem, bo naprawdę się staramy i myślę, że jest on w miarę ciekawy. Dlatego wspomnę, iż niedługo na jego kanale zobaczycie film wraz ze mną. A dzisiaj witam was w nowej serii z 5 typów graczy w Brawl Stars. Ta seria została wybrana przez was na ankiecie, którą wrzuciłem na społeczności. Także jeśli dobijemy pod tym filmem 20 tysięcy łapy w górę, to lecimy z kolejnym odcinkiem z 5 typów graczy. Oczywiście w komentarzu na dole możecie proponować typy graczy do kolejnego odcinka, a w tym miejscu widzicie najnowszych wspierających mój kanał tym niebieskim guzikiem obok suba. Dlatego informuję, że w tą niedzielę na Instagramie będę losował dla was ponad 100 gemów, także serdecznie zapraszam. Link w pierwszej linijce opisu, a teraz zaczynajmy ten film. Pierwszy typ gracza to tak zwany krzakowy kamper, który nie dość, że siedzi w większości gry w krzakach, to atakuje innych graczy w najbardziej niespodziewanych sytuacjach. Ulubioną postacią takiego typu gracza jest bez wątpienia Bull, który tylko czeka, aż ktoś podejdzie do jego krzaka. Kamperzy zwykle starają się przetrwać jak najdłużej, poruszając się między krzakami w pobliżu strefy i w taki właśnie sposób zdobywają pucharki za zajętą pozycję, bo często bezproblemowo dostają się do top 3. Tutaj zależy tylko z jaką mapą mamy do czynienia. Przyszła teraz kolejna kolekcjonera, czyli osoby, która zbiera dosłownie wszystko. Takie osoby mogą posiadać na swoim koncie setki gemów, przy czym nigdy ich nie kupując. Po prostu zbierają wszystko i czekają na jakąś niesamowitą ofertę w sklepie, typu 49 megaboksów za 40 gemów, co już raz miało miejsce, ponieważ naszemu supercelowi zdarzają się wpadki, które możecie zobaczyć między innymi na moim odcinku, który wyświetla wam się teraz w prawym górnym rogu ekranu, gdzieś tam to jest. Dlatego wspomnę, iż taki typ gracza zajmuje się również kolekcjonowaniem na przykład skrzynek, aby później zrobić jakiś niesamowity opening. Auto-aimer jest to typ gracza, który całą grę używa tylko i wyłącznie autocelowania. Z tego typu graczem najczęściej spotkać możemy się na początkujących pucharkach, jednak zdarzają się również osoby, które używają przez całą grę autocelowania, również i na wyższych pucharkach, co nie jest najlepsze, ponieważ autocelowanie nie potrafi przewidzieć ruchu przeciwnika i na przykład nasz Dynamike na autocelowaniu może ani razu nie trafić ruszającego się przeciwnika. Friendly player, czyli przyjacielski gracz, który na każdej gierce szuka jakiegoś kolegi, z którym mógłby się zaprzyjaźnić i razem z nim wygrać bądź być na tyle przyjacielskim i oddać mu wygraną w zamian za na przykład drugie miejsce. Oczywiście jak wiecie, teamowanie się nie jest dozwolone, a tego typu graczy mimo tego jest naprawdę sporo i nawet ja miałem okazję spotkać się z takim graczem niejednokrotnie, na przykład kiedy to grając sobie w Brawl Stars zrobiłem sobie apkę na jakieś 10 sekund, a tu nagle patrzę, w krzaku obok mnie kręci się jakiś bo, oczywiście chciał się ze mną zaprzyjaźnić, ale niestety nie teamowałem się z nim, bo moim zdaniem nie warto jest ryzykować dostaniem bana nawet na 7 dni i nawet jeżeli nie patrząc na bana, to po prostu teamowanie się nie jest w porządku w stosunku do innych graczy. Ostatni typ gracza na dzisiaj to łowca klejnotów. Jest to zawodnik, który przez całą naszą gierkę na Gengrabie nie tylko będzie zbierał klejnoty, ale będzie robił wszystko, aby posiadać wszystkie z nich. Z takim typem gracza jest zarazem dobrze, jak i niedobrze mieć do czynienia, ponieważ jeśli jest ogarnięty, to po zebraniu 10 gemów ładnie wycofa się do naszej bazy, no i tutaj prawie jest pewny win. Jednak jeśli traficie na takiego El Primo, który zbierze 10 gemów i użyje swojego ulta w kierunku bazy przeciwnika, no tutaj mamy gierkę przegraną. A więc w tym filmie to było na tyle. Pamiętajcie, aby w komentarzu na dole napisać wasze propozycje typów graczy. Najciekawsze z nich ukażą się w kolejnym materiale. A ja dziękuję wszystkim za oglądanie. Jeśli chcecie być na bieżąco, to pamiętajcie o zostawieniu suba, koniecznie z dzwoneczkiem. A mówi do was oczywiście Ross wraz z Torim. Trzymajcie się i do usłyszenia. Hej! Something's never change, never change.